Ты хамье монгольский. Zabiłeś mi generała utalentowanego. Bo co to jest? Lublom. Naprawa. Dobrze. Oni mają chyba trybusze u siebie. To ja? Fajnie. Chłopaki, jak sobie dacie radę teraz? Błagam, wygrajcie to! Okej, mam w razie W zapisane. Zobaczmy, czy się wczyta bitwa. No, tu się wczytuje ładnie. Z małymi oporami. Okej. Muszę coś zobaczyć. Oni się raczej rozstawią tutaj. Sobie wejdziemy na mury. Muszę was dosyć blisko ustawić tych murów. Okej. A żeby za daleko nie trykać z tym gównem. I tarana tutaj. Właściwie to dwa tarany. Okej, i teraz tak. Rozmieszczenie. Wy możecie podjechać. Okej, tego się nie spodziewam, że oni się tu ustawią. Okej, dobra. Szybciutko. Spróbujmy ich zeszturmować raz. Okej, piechoty już nie mam. Została sama konnica. Oni też piechoty nie mają. The ladders are now in place. Walls are no match for the fury of the north. Lord, be praised. Our men have reached the gate with the battering ram. Zostaw się to. Okej, teraz samą konnicę. Our men have done well. The gates have fallen. Ładnie. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Okej. Ładnie. Our soldiers have proved their worth today. The enemy's walls belong to us now. Bardzo ładnie. Okej. Dobra, ciśniemy do przodu. Piechota się ładnie prześlizgnie. Właściwie to wszystkim już oddziałem bym dowalił. Kurde, komputer to przepierdoli zawsze. O ty! Trybusze tam i mnie? Okej, atakować tych. Ona się ktoś wycofuje. Jest generał.
If we continue like this, we will smash the enemy. Mm-hmm. Okay, kolejny trybusz odwali. Our men have taken control of the city. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Okay, ile generał zostało? The enemy king lies dead. Attack. Mistrz upadł. Okay, musi jakiegoś inną postawę dawać. O, już wygraliśmy to. Koniec bitwy. Okej. Padli. I upadli. Okej, są mi ciekawi, że oni się ostrzeli swoje miasto. Mhm. No miasta. Yes, Lord. Marching to battle with pride, Lord. The enemy. Okay, kolejna frakcja zniszczona. Więc tak, zostali Mongołowie i Litwini. Co mnie bardzo cieszy, jak jasna cholera. Teraz nie będę miał co robić. Tutaj rekrutacja. Wszystkiego co się da. W Gdańsku, we Wilnie, no lipa trochę. Dobra, Grodno, tu jest wszystko ok. W Płocku, co tu jest? Chcecie się rozwijać coś, cokolwiek? Nie. Damy wam to. Dobra, z Malborka byśmy mogli sięgnąć oddziały. I z... Torunia jazdowa i pocisnąć tutaj w stronę... Jazdowa, dziękuję. Sięgnijmy oddziały. Bo się teraz przydadzą. Okay. Tu zrobimy sobie małą grupkę. Okej. Okay. Litwinów bym mógł tutaj... Ile to jest prowincji? Jedna, dwie, trzy. Dobra, moi mili, zaraz do was wrócę. Dobra, moi mili. Żonka przyjechała i chciałem się usiąść ze synkiem. Tak więc nagrywam dnia następnego. Dobra, na czym stanęło? Atakujemy... Mglin. Dobra, to za turę. Wielkie Księstwo Litewskie, z nami nie ma wojny. Zostaje tylko Mongołowie i właśnie Wielkie Księstwo Litewskie. Z Mongołami toczymy wojnę. Będziemy się tłuc jak porąbani. Okej, okay, tu dziś wyciągałem armię swoje. Okej, okay, to wszystko za turę. Okej, okay, członek rodziny, rekrutacja jest prowadzona, dobra, wszystko za turę. Dobra. Litwini muszą zrobić swoje postępy. Fajnie, że oni zaprzestali z nami wojny. Okej, okay, ktoś padł. Jakiś dowódca. Okej, okay, Mongołowie mi raczej nic nie zrobią. Nawet jak zdobędą jedną prowincję, to oni będą tracić więcej jednostek niż ja. Okej, okay, rebelianci. No. W końcu zaczynamy zarabiać normalne pieniądze, mamy 13 tysięcy. O, dobra. Już się trochę skurczyło, bo kolejka rekrutacji. Mongołowie, Wielkie Księstwo Litewskie, dobra. Kalmar, zamieszki. Dobra. Tego nie będziemy naprawiać. Rekrutacja. Mhm, spadło mi... trochę...
rozgłosu tutaj. Tu chcą się rozwijać. Chodźmy, muszę jakieś posiłki sięgnąć. Dobra, dział konnicy. Kurde, nikt nie dojdzie tutaj. Teraz. No, mówi się trudno, to będziemy rekrutować malutką armię. Ich wybijemy co do nogi. No dobra, zaczynają się teraz buntować wszyscy, tak? No dobrze. Dobra. Ok, rekrutacja. Tu się jeszcze rekrutują oddziały. Zostawimy może z jeden oddział, dwa oddziały konnicy. Może się nie będą buntować. Dobra, tu tak. Co w glinie? Ok, ładnie. Mścisław, kto by się zdołał atakować? Ale to jakąś inną armią będę sobie tworzył na boku. Okej. Okay. Wyciągniemy tych państwa. Buntować się nie będą. Okej, dotąd. Pięknie. Tu atakować nie będziemy. Na razie. Okej, będzie hajs, to będziemy budować. Tawernę też. Woliście. Co tu się dzieje w Woliście? No, to jest zamek. To można już troszeczkę porekrutować. Będziemy raczej bez dowódców grać, bo to nie ma sensu. Misja wygasła. Okej. Okay. Litwini się... O, Kalmar się nie zbuntował, całe szczęście. A Mongołowie też nic nie zrobili. Fajnie. Mamy czas. Do ataku. Na Mongołów. W gildię złodziei bierzemy. Właściwie ile to jest z prowincji? Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć prowincji mają Mongołowie bankowo. Okej. Mamy przewagę liczebną. Znaczy, w stosunku do jednostek. Okej, ładnie. Bardzo ładnie. Mongołowie się już wycofują. Okej, tu rekrutację muszę zrobić. Wroga armia mongolska. Teraz tak. Tu się rekrutują oddziały. Będzie hajs, będziemy rekrutować. Wjazdowie też się rekrutują? Rekrutują się, no to fajnie. Trochę takich słabszych. My lord. Marching to battle with pride, lord. My lord. Besieging Sebu. We fought. Our foes have bested us. We must retreat. We stand down, men. Break this. Okay. Orders, my king. Ciekawie się robi. Teraz ludziska będzie szybko wszystko pójdzie. Litwini nie zrobili ruchu. Cieszy mnie to. Z Litwinami trzeba jeszcze powojować i to ostro. Na pewno skupię się nad Bałtykiem. Całą swoją ofensywę. Jak tam już zrobimy porządek, to będziemy ruszać w stronę drugą. A jeśli się uda, to będziemy działać na obydwu frontach. Okej, wy tutaj. O, Litwini i Mongołowie, fajnie.
Z Mongołowie ze wszystkim toczą wojnę. Armia mi się zbuntowała. Bosko. Okej, okay, to potrzebujemy dowódców. Do... Jazdowa. To jest lipa. Tylko możemy teraz rekrutować praktycznie oddziały. Ja myślałem, że pójdzie szybko i sprawnie. Co jest w Kalmar? O, skończyły się czepiżyć. Okej. Ładnie. Nice. Rusznikarz, nie chcę rusznikarza tutaj. Bida z nędzą. Okej, okay, spróbuję wziąć sobie 15 dowódców. Po 3 na oddział. Czy tam... Po, nawet więcej jak po 3. I spróbujemy szybko atakować Mongołów. Będę raczej się starać szturmować do oporu. Podrzędem miejscowym jeszcze cinko trzeba będzie dorekrutować jednostki. Okej. Pocztom coś tu nie pasi. Już nie mamy hajsu, jeszcze lepiej. Rekrutacja. Dobra. Gdzie są nasi dowódcy? No to z nimi podejdziemy. Dobra. To oddziały wyciągniemy. Okej, i te. I tu wyciągnę z 3 dowódców. Jeszcze weźmiemy posiłki z Jazdowa. To jest dopiero za turę. Dokompletujemy sobie armię i ruszamy na Mongołów już tak ostro. Okej, okay, interesuje mnie jedno, czy ja mogę wykurzyć tą armię, co stoi pod Smoleńskiem? Okej, ładnie. O to chodziło. Dobrze. Będzie, że nawet bardzo dobrze. Szkoda, że ta armia mi się tu zbuntowała, co oni tu stali. Naprawdę. Smutno mi się zrobiło. Okej. Prawa handlowe, legenda mapy. Dziękuję. O, jak ładnie. Przynajmniej wiemy, gdzie Mongołowie mają prowincję. Teraz jak tu się... jest sytuacja z Litwinami. Komputer mi teraz ułatwił za trochę zadania. Ładnie wyszło. Dobrze. Gdzie zamieszki? Okej, okay, dorekrytujemy sobie z 2 oddziały. Może doślemy kogoś. My lord.
Okej. Okay. Teraz tak. Dowódcy. Tutaj cały pasek możecie wziąć, nie? Jest dwa oddziały łuczników. No wy weźcie sobie resztę. Okej, ładnie. I teraz tak. Wy tutaj. I wy też. Trzy tury. Tu tylko dwie. No ładnie. Ładnie. Też mi się podoba. Mhm. No tu nic nie zdziałamy. Pod Olesem na razie wojny nie doprowadził. Z Litwinami. Okej. Okay. Okej, dwie tury. Znaczy tura, a tu dwie tury, dobrze. Okej, Mongowie obrywają. Zobaczmy jak u nich jest z... Cholera, oni mają tak... Gdzieś tutaj się kończy, nie? Dobra, wojskowe. Tu mało mają. Jeszcze Litwini. No Litwini mają o wiele, wiele więcej, ale jakby zaczniemy ich atakować, to już będą mieli zdecydowaną mniejszość. Okej, fajnie, że Litwini zaczęli zrobić politykę pasywną, Mongołowie to samo. Okej, to najważniejsze zdobyć miasto. Mhm.